W ogóle wracając do opon, tak jak mówiłem, zmieniłem na letnie, ale jeśli chodzi o te Imperiale Snowdragony trójki, chińskie opony, które no, wielu osobom nie podobałoby się jako dobry wybór. Oczywiście nie twierdzę, że był dobry, ale szczerze mówiąc jestem zadowolony, bo one jeździły przez 95% czasu po suchym asfalcie. W sumie śniegu i deszczu praktycznie nie widziały. No i myślałem, że będą totalnie zużyte, a tutaj bieżnika zostało jeszcze mega dużo. Tak samo z trakcją jeszcze, no pomijając to, że Audi oczywiście ma quattro, to nigdy nie miałem żadnego problemu z trakcją ani jednego razu. Zużycie też nie jest jakieś okropne, także poza samym tym, że na suchym asfalcie są dosyć głośne przy większych prędkościach, to w sumie nie mam nic przeciwko nim. Były mega dobre i myślę, że jeszcze spokojnie z dwie zimy przejadą. Kurwa, ja tu kropę go szczegaj! Na Pornhubie będzie najnowszy blok. Słuchajcie, taka sytuacja jest kiepska, śmieszna. Wychodzi budżetowe robienie wydechu. Jadę właśnie do mechanika z powrotem, tam gdzie robiłem właśnie te przepustnice, bo pojawił się problem, po prostu zaczęły się zacinać. Znaczy, nie wiem, nie mam pojęcia właśnie o co chodzi. Jadę sprawdzić to w tym momencie, bo miałem problem, żeby je zamknąć. Jedna, bardziej wygląda to tak, że jedna z tych dwóch przepustnic chyba po prostu nie... No zacina się po prostu, albo się zacina, albo może nie łączy jakiś przewód, bo czasem się zamyka, czasami nie. No z tym jest mały problem właśnie. I wydaje mi się, że to chodzi tylko o jedną stronę, że jedna się zamyka, otwiera normalnie, a ta druga, może ta, która była podłączona pod zasilanie jakby tej pierwszej, jakkolwiek to było robione, bo nie wiem. Być może ona po prostu jakoś tam kabel nie łączy. No zaraz się okaże, mam nadzieję, że tak to będzie. A nie, że po prostu jest to jakaś chińska przepustnica, która już zdążyła się zepsuć, bo tego bym nie chciał. No i cyk, mechanik bardzo fajny, parę godzin auto odebrane. Faktycznie problemem było połączenie jakieś tam z kablami, jakieś tam złączki już się poluzowały czy coś, jest ogarnięte za friko. I teraz tylko cyk i śmiga bez problemu, zamykanko. I obie zamknięte. No i gitara. Tak miało być. Ogarnięte bardzo szybko. Spotkałem się dzisiaj ze strasznym hejtem. Doszły mnie słuchy po dzisiejszym story rano. Ktoś chciał mnie strasznie obrazić i powiedział, że moje auto jest ciche i zabolało mnie to, więc muszę spróbować jeszcze raz po prostu w bardziej dogodnym miejscu. Poświrowane trochę. Ej! No. Przecież widzę na tym. Chcesz, że o nim bym zapomniała, o moim placuszku? Uh-huh.
przyszedł mi właśnie kolejny element układanki, której potrzebuję, żeby zrobić setup do nagrywania z motocykla, z jazdy i żebym mógł podłączyć. A co mi przerywasz? Nie przerywam, wchodzę do pokoju tylko. Chodzi o taką silikonową obudowę, która teoretycznie nie jest mi potrzebna do GoPro, ale chodzi o to, żeby miała takie wycięcie na złącze USB Type-C w kamerce, bo teraz standardowo musiałbym zdjąć taką klapkę, która przykrywa mi to złącze i baterię, tyle że jakbym jeździł bez tej klapki, to byłaby opcja, że po prostu bateria by mi się wysunęła z kamery i podczas jazdy mógłbym ją zgubić, a ta silikonowa obudowa, ta ramka będzie mi po prostu trzymać ją w miejscu. I teraz będę jeszcze próbował na kask to jakoś fajnie zamontować, potem testy jak w ogóle z mikrofonu słychać i tak powoli do motovlogów będę mógł się przygotować. Zrobiłem taki magiczny uchwyt tutaj na tym kasku, korzystając z tych uchwytów, które miałem, bo ogólnie sensowniejszą metodą byłoby po prostu na jakiś tam klej przykleić tutaj, zmontować jakiś tutaj na środku, gdzie palcem wskazuje mniej więcej jakiś uchwyt taki pojedynczy i nie wyglądałby tak głupio, ale on byłby wtedy przyklejony na stałe, tak trochę brzydko, a ten całe rusztowanie tutaj mogę sobie zdjąć po prostu tutaj przy samym tym mocowaniu, więc o tyle dobrze. Wtedy jakoś mniej więcej tak dołem mi tutaj kamerka będzie wisieć z tym złączem do mikrofonu i powinno to nagrywać całkiem spoko, już to poustawiałem. A tutaj mój cały zestaw pozostałych gadżetów, których nie mam pomysłu jak wykorzystać. Ja pierdzielę, ja nie wierzę, jakie to jest gówno, te GoPro zeszło tak na psy, że to jest masakra. Ja już mam pokupowane wszystko, jakieś mikrofony, przejściówki, adaptery i to nawet nie najtańsze gówno, po prostu wziąłem takie, żeby było fajnie działało, żeby dźwięk było dobrze słychać, nic nie przerywało. Tutaj jakieś konstrukcje tworzę, wszystko już mam przygotowane, łączę, testuję jakieś kurde silikonowe ramki na GoPro. To wszystko wcale tanie nie było. Podłączam, chcę coś przetestować, czy ten mikrofon ładnie działa, żeby zaraz wrzucić na kask i się przejechać. I nie działa, bo okazuje się, że od wersji Hero 8 wprowadzili sobie jakieś zabezpieczenie, że jak chcę mieć zewnętrzny mikrofon, to muszę korzystać tylko z ich akcesoriów oficjalnych i nic innego nie zadziała. Które oczywiście kosztują 5 razy więcej niż każde inne akcesorium, no bo why not? Więc musiałbym mieć znowu kolejny adapter, który właściwie działałby w dokładnie ten sam sposób, tylko ten jak jest malutkim kabelkiem, ten od nich jest jakimś olbrzymim gównem, które w ogóle by mi do niczego nie pasowało, ale tylko ono działa. Z tym, że musiałbym kupić taki adapter, nie wiem, chyba za 240 zł. Albo jeszcze taką media mod, taką ramkę na GoPro większą, która wtedy miałaby wejście na 3,5 mm jacka. Ale ta ramka jako rozszerzenie do kamerki kosztuje 400 zł. No, także ja na razie podziękuję za to gówno, także z motovlogami chwilę jeszcze tego nie będzie. Poczytam może sam jeszcze jakieś haki, żeby to uruchomić jakoś na takim zwykłej przejściówce. No a jak nie, no to może kiedyś kupię, ale kurde, ja tu się zastanawiałem, czy kupować baterie zapasowe, bo to by mi się dużo bardziej przydało, a oczywiście też trzeba mieć baterie oryginalne. Jak się kupi zamienniki, to wtedy nie działa stabilizacja z jakiegoś powodu. Po prostu wszystko sobie pozabezpieczali, żeby ludzie nie mogli kupić żadnych zamienników. Wszystko trzeba od GoPro, no a jak trzeba od nich, no to mają ceny dowalone w kosmos, nie? Zdenerwowali mnie, bo w sumie teraz to wszystko będzie bezużyteczne praktycznie. No i oczywiście mogłem teoretycznie gdzieś przeczytać, zanim to wszystko kupiłem, jak to działa. Ale no skąd miałem wiedzieć, że w ogóle cokolwiek się zmieniło, no jaki to miałoby sens? Zawsze działały takie rzeczy, zwykła przyjściówka, co to może pójść nie tak? I skąd miałem wiedzieć, że najpierw muszę czytać, nie wiem, kurde, jakąś instrukcję obsługi czy czegokolwiek, żeby wiedzieć, czy mogę wpiąć adapter do zasranego mikrofonu. No mogłem, no ale kto kurde czyta, no a już po fakcie włączam, podłączam, nie działa, gówno. Taka ciekawostka dla tych, co oglądali jeden z pierwszych moich odcinków vlogów, niewiele osób to było, ale może ktoś jeszcze tu jest. Amazfit Pace, którego animowałem, ten smartwatch. Reanimowałem, a nie animowałem, którego reanimowałem po zalaniu. Zdaje się wrócić do pełnej sprawności baterii, bo nawet teraz osiągnąłem rekordowy czas ponad 5 dni na jednym ładowaniu. Co prawda jest to związane z tym, że po prostu no, siedzimy głównie w domu przez kwarantannę i mniej powiadomień mi przychodzi, bo większość mogę na komputerze odebrać, a wiadomo, im więcej powiadomień, im więcej razy zaświeci się ekran, no tym szybciej bateria pada, ale mimo wszystko, no 5 dni ponad na reanimowanej baterii i całym zegarku to w sumie całkiem fajny wynik.
Kurde, aż się pochwalę, bo jakiś rekord. 14,89 spalanie w Audi S4. Chyba mało jakiegoś dynamicznego jeżdżenia było, bo w jakiejś szczególnej trasie to też nie byłem, więc dziwne, że aż tyle. Ale dobrze, to dobrze. Mikrofon nagrywam sobie na razie na telefonie, najwyżej będę synchronizował. Ale i tak podejrzewam, że ten mikrofon będzie chujowo za mocno zbierał wszystko, ale to... Tak jak widzieliście na jakichś załączonych tam przerywnikach z wczorajszych prób nagrywania jakiegokolwiek motovloga, no wyszło to bardzo kiepsko, głównie ze względu na mikrofon, który no jednak nie daje rad totalnie. Jest to jakiś zwykły mikrofon krawatowy, co prawda próbowałem ratować sytuację deadcutami i tak dalej, żeby nie było tego wiatru, ale on jest strasznie czuły i po prostu no nie ma możliwości, żeby nim sensownie nagrywać w kasku. Na szczęście w tej kwestii poratuje mnie Wojtek od Geeksa, który być może nawet w tym tygodniu będzie miał dla mnie mikrofon, który on już przetestował i dawał radę. Więc w tej kwestii powinno się udać to załatwić już całkiem niedługo. Dodatkowo no tam kiepsko trochę ustawiłem ten mój cały wysięgnik, rusztowanie na kasku, żeby ten kamerkę zamocować i coś tam właziło w kadr. To też już poprawiłem i powinno być wyglądać to trochę lepiej. Więc w sumie jest szansa, że następna próba nagrania czegoś już podczas jazdy będzie sensowniejsza. No wtedy też trochę więcej materiału z naszych wyjazdów mógłbym wrzucać. Mniej czasu na to pójdzie. Jeśli chodzi o autko, na razie nic się nie dzieje w sumie, nie wiem czemu, czekam na jakiś luźniejszy finansowo czas i myślę, że następną rzeczą będzie albo jakiś tam mały serwis, albo od razu może lakierowanie, poprawki lakiernicze. No nie wiem, muszę pogadać i ustalić, co tam dalej robimy w tej kwestii, ale chwilowo w sumie nic. Dobra. See you then, do następnego filmu. Trzymajcie się.